Cześć, witam Was po krótkiej przerwie. No, będę dzielił się z Wami dalszymi spostrzeżeniami dotyczącymi tej kosiarki. Sprawdzimy dzisiaj, czy kosiarka potrafi grać w piłkę. Zrobimy jej parę takich testów. No, zobaczymy, co ona robi z piłką. No, na szczęście sobie ją omija. Tak więc nawet gdy, słuchajcie, piłki sobie leżą tutaj u mnie, to nie ma problemu. O, widzicie, piłka się tutaj oddaliła i kosiarka kosi dalej. Mianowicie, jeżeli chodzi o skoszenie, no to skoszone jest. Ja sobie jeszcze tutaj ten cały obszar tak trochę, że tak powiem, powiększyłem. Nie dokładałem kabla, ale go troszkę pozmieniałem. Mam tutaj takie brzozy pożyteczne i obawiałem się, że ona będzie tutaj gdzieś niszczyła. Ale co, dojeżdża jak do przeszkody i po prostu dalej się odbija, tak więc nie ma problemu tu w tym kontekście. Zobaczymy jeszcze, co zrobi z takim pachołkiem. Wiadomo, jak jest jakaś taka przeszkoda, która jest, nie wiem, tak jak słupek od bramki, czy jakieś większe drzewo by było, to bez problemu się odbija i powiem szczerze, nie ma z tym żadnych problemów. Postawiłem jej teraz słupeczek. O, troszkę źle. O, widzicie? Już wyczuła opór. Zaraz się odwraca. Jeszcze raz jej taki numer zrobimy. No, przepycha. Troszkę przepchnęła. Ale widzicie, już jest opór. I dalej. Trzeci raz próba. No okej. Okay. Widzicie, tutaj w tym kontekście jak najbardziej problemu nie ma. Zadajecie różne pytania, słuchajcie, no ta kosiarka na takie areo jak u mnie powinna pracować 16 godzin, zgodnie, taki jest zapis w instrukcji. Ona u mnie tyle nie pracuje, bo pracuje od godziny 8 do godziny 21 i zdarzają się takie miejsca, że są, widać, jest trawka ciut dłuższa, takie jakieś niedokoszenia delikatne, ale powiem Wam szczerze, że jest ich naprawdę bardzo mało i myślę, że gdyby ona rzeczywiście chodziła dłużej, to tu pod tym względem nie byłoby problemu i takich miejsc by w ogóle pewnie nie było. Zrobimy jeszcze test. Rzucimy jej, słuchajcie, zobaczymy, co ona zrobi z rękawiczką. Mam nadzieję, że jej nie zablokuje i za chwilę nie będzie jakiejś awarii. No, połknęła tą rękawiczkę. Rękawiczki nie ma. No, to jestem ciekawy. Być może w tym momencie zatrzymam ją i po prostu te nożyki, które... Zaraz zobaczymy. No, jest rękawiczka. Dobra, na szczęście jej nie rozwaliło. Tak jak pisałem w komentarzach, z aplikacją u mnie jest problem w związku prawdopodobnie właśnie z tym, że ten internet jest słaby albo po prostu, ja nie wiem, ona raz się łączy, raz nie łączy. Więc aplikację odpuściłem, dlatego że w zasadzie nie jest mi ona do niczego potrzebna. Jak sobie ustawiłem harmonogram, tak sobie na tym harmonogramie pracuję. I powiem Wam, że naprawdę za te pieniądze według mnie było warto to kupić. Widziałem, pojawiły się na Allegro po 2600 i osoby też, chyba tam 4 czy 5 osób kupiło. Na sklepie online ciągle jest problem z dostępnością. No, była ona w tą sobotę w sklepach Lidla. No i powiem Wam, że nawet miałem kupić drugą. Była tam też taka promocja 40% rabatu na drugi produkt. Miałem kupić właściwie dwie takie kosiarki dla siebie i dla brata. No ale co się okazało, że pojechałem o 10 do Sieradza. Zostały tylko te tańsze wersje. Chyba były tam na stanie 4 albo 5. No i to samo było w Wieluniu. Też zostały tylko te tańsze opcje. A tej tańszej nie chciałem z racji tego, że no, jest na mniejszy areał. A jeżeli ja bym tutaj sobie chciał jeszcze obkosić przód działki,
to rzeczywiście musiałbym po prostu mieć tą większą. No czekam, jeżeli będzie online dostępna, to a jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym roku podejrzewam, że coś takiego, tą drugą zabawkę sobie kupię. Widzicie, ona jak przekosi, to taki widać delikatnie teraz świeżo skoszonej, taki pasek świeżo skoszony. Ona przed chwilą też się ładowała, tak więc tutaj w tym zakresie powiem Wam, że jak ona u mnie pracuje od tej 8 do 21, no to około 3 razy się po prostu doładowywuje. Zdarzyło się tak, że może 3, może 4 razy, że przyjechałem po prostu do domu i niestety kosiarka, no jej szukałem po prostu po działce, bo gdzieś tam się zatrzymała i się wyłączyła. Prawdopodobnie nie mogła trafić, bo w zależności gdzie ona się, że tak powiem, ten akumulator się kończy, no to ona sobie później szuka tej pętli. No i tak mi się wydaje, bo za każdym razem jak ją znalazłem, to po prostu ta bateria była rozładowana prawie do minimum. Ale jak ją wsadziłem na pętlę gdzieś tam bliżej bazy, to bez problemu sobie dojechała. No ale tak jak mówimy, to nie jest tak, że sobie tą kosiarkę puścimy i cały tydzień nie musimy do niej zaglądać. No bo jednak jak teraz wczoraj padał deszcz, to ja ją też puściłem, bo deszczek był taki delikatny, żeby sobie jeździła, ale trzeba po prostu było, słuchajcie, ją wyczyścić, bo jednak wkoło tych nożyków ten talerz się oblepia. Ale nie jest to problem, ponieważ nie oszukujmy się, że czy traktorek, czy inną kosiarkę też raz na jakiś czas trzeba wyczyścić. Zajmuje to dużo więcej czasu. Często też trzeba dużo wody wylać na to, żeby na przykład taki traktorek umyć, to nie dość, że to wszystko trwa dłużej, to też mówię, jest potrzebna też woda. Jeżeli chodzi o, ktoś pytał też o przejścia, u mnie tu jest taka cała duża powierzchnia, tak więc w instrukcji jest tam zapis, że takie wąskie przejścia można robić na szerokości 1-2 metra i długości maksimum 8 metrów. Tam przy bazie ja mam troszkę właśnie u niej tak troszkę mam delikatnie zawężone takie przejście. No to tylko to tam u mnie jest około 2-2,5 metra, więc tam nie ma problemu. Ale no jestem ciekawy, jakby tak zawęził do tego metra, co jak ona będzie tam po prostu z tego wyjeżdżała i jak długo to potrwa, nim ona gdzieś na tą następną powierzchnię się przebije. Ale mówię, jeżeli ona by rzeczywiście kosiła te 16 godzin, to na pewno by sobie z tym terenem, który jest założony, który jest podany przez producenta, myślę, że spokojnie by sobie poradziła. Tam widać dalej już, że ta trawa jest wyższa, bo tam właśnie tutaj już mamy tą pętlę i ona tam dalej nie wyjeżdża. No i w zasadzie tu już widzimy tą różnicę po tych kilku dniach. No jest, rzeczywiście jest ta trawa ciągle koszona i delikatnie są te źdźbła trawy ścinane, ale też delikatnie one są przypalone. No boję się, co będzie w upalne dni, podejrzewam, że wtedy ustawię wyższe koszenie. Ale tutaj, jeżeli chodzi o nożyki, to jeszcze powiem szczerze, tych nie kupiłem tych nożyków. Widziałem, oglądałem na razie też na Allegro, jest bardzo duży wybór tych nożyków. Ale powiem Wam, że te na szczęście też można odwrócić, tak więc myślę, że jeszcze 2-3 dni ja je będę odwracał na drugą stronę, żeby już tą ostrą końcówką na nowo kosiły. No i zobaczymy wtedy, czy będzie jakaś różnica, czy nie. Prawda taka, że wydaje mi się, że te noże przy takim areale to spokojnie raz w miesiącu chyba trzeba będzie wymienić. Są takie różne na Allegro komplety po więcej sztuk, też z możliwością odwrócenia na drugą stronę i powiem szczerze, że też to jest jakiś zawsze dodatkowy koszt. No ale nie oszukujmy się, do traktorka też trzeba wlać benzynę, też trzeba wymienić filtr, olej, tak więc też to wszystko kosztuje. Więc myślę, że wiadomo, tutaj też akumulator się ładuje i akumulator i stacja czerpie prąd. No nie chcę mi się tam liczyć, ile to będzie kosztowało, ale na pewno dużo mniej niż bym
tutaj zalał, słuchajcie, do traktorka benzyny, tak więc te koszty utrzymania mimo wszystko myślę, że i tak będą po prostu niższe tutaj przy tej zabawce. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, śmiało możecie pisać. Myślę, że taki film, taki podsumowujący na koniec sezonu, ogólnie rzecz biorąc, to mówię, ja jestem zadowolony mimo tych takich kilku, że tak powiem, tych zagubień tej kosiarki gdzieś na placu. Raz powiem wam też, widziałem, nie wiem co ona robiła, ale w lekkim musiało koło w jednym miejscu gdzieś buksować, bo widziałem taki delikatny dołek, no ale musiała jakoś z tego dołka wyjechać. Też prawdopodobnie dlatego, że było może właśnie mokro, gdzieś tam to koło się troszkę zaczęło śliskać. No jest gdzieś na pewno też opcja, że można pomyśleć nad jakimiś kolcami, albo po prostu te koła też może wymienić. Odzywał się do mnie jeden producent tych kolców z Krakowa, że jeżeli byłbym zainteresowany, to może mi kolce dopasować. Tak więc no być może też skorzystam z jego oferty, bo rzeczywiście te kolce na pewno będą też delikatnie, jak tam czytałem na stronie producenta, nacinały darń, tak więc taką robiły delikatną areację, a do tego też właśnie to kółko prawdopodobnie już wtedy by się w ogóle nie ślizgało, ale mówię, to było tylko jednorazowe takie moje, gdzieś dojrzałem ten dołek, ale no mówię, wyjechała stamtąd, tak więc nie ma problemu. No i tyle, słuchajcie, macie pytania, tak jak mówiłem, piszcie. Dzięki za subskrypcję, bo widziałem, że trochę ich tam się nazbierało. Dzięki, że oglądacie te moje filmy. Też powiem wam, że to jest ogólnie moje pierwsze urządzenie z tej firmy Parkside, bo niektórzy tych urządzeń używają. Jakoś nigdy nie miałem okazji pracować tym sprzętem, ani wkrętarką, ani jakimiś nożycami. Będąc w Sieradzu, w sklepie, w Lidlu, powiem wam też, zdziwiłem się, że jest aż taki duży zakres z tego sprzętu, z tej firmy. No i na pewno ta gwarancja 3-letnia, powiem wam szczerze, też kusi. Aczkolwiek powiem wam też, wyczytałem w instrukcji, muszę to jeszcze raz sobie zweryfikować, jeszcze raz poczytać, bo taki zapis, że na przykład gwarancji nie podlegają przyciski na tym robocie, tak? Czyli no nie wiem, jak mi się któryś przycisk na przykład gdzieś, no pewnie tam są jakieś gumeczki, gdzieś się coś może wytrzeć i tak dalej, to powiem wam szczerze, że no jeżeli to by gwarancji nie podlegało, no to może być trochę lipa, no bo wtedy za taki serwis trzeba będzie już po prostu zapłacić, tak? No, ale to mówię, no nie będziemy na razie tego przeżywać do przodu, bo jak się słuchajcie, będzie coś działo, to wtedy będziemy myśleć. Ogólnie też dzwoniło do mnie kilka osób, bo w tych tańszych wersjach nie ma polskiego menu i osoby sobie poblokowały kosiarkę, bo jeżeli fabrycznie masz tam PIN 111 i zaczynasz go zmieniać i nie ma w menu cyferek, po prostu trzeba go wstukać, słuchajcie, trzeba go wstukać tam strzałkami, no i prawdopodobnie osoby gdzieś, które to robiły, nie do końca to zrobiły dobrze, no i później wpisując zły PIN, to niestety kosiarka, jeżeli dostała zły PIN, no to ten czas jakby blokowała się tam na 10 czy 20 sekund, no i wpisując kolejny zły PIN, niestety ten czas się przedłużał, tak więc tutaj do mnie jeden pan dzwonił, na pulpicie już miał 2000 sekund czas wydłużony, żeby kolejny PIN w ogóle wstukać. I powiem wam, że no tutaj doradziłem mu, ponieważ kosiarka, on jej nie używał, tylko ją wyciągnął, kabli nie rozkładał, doradziłem mu, żeby to po prostu oddał do sklepu, bo kupił w sklepie internetowym. Niech po prostu sobie zamówi tą, odda, zamówi inną i już będzie wtedy uważnie w ten PIN wpisywał. Ale powiem wam, że też właśnie problem jest ponoć tam w ogóle z dodzwonieniem się na tą infolinię. Prawdopodobnie można tylko raz dziennie to zrobić. Nie wiem, czy to jest prawda, ja nie próbowałem, ale może jutro spróbuję, bo jestem ciekawy tego właśnie, jak ewentualnie ten serwis od tego
by działał. I wiecie, no też te serwisy pracują w jakichś godzinach, pracują, nie pracują w soboty, w niedzielę, te infolinie ogólnie rzecz biorąc, tak więc no to też nie jest tak, że już dzisiaj o 20 ja się do nich dodzwonię, bo jeżeli będą pracować do 18, to wiadomo, że trzeba ten telefon koło 17 ewentualnie wykonać. Ale no nie wiem, to już wy byście się musieli podzielić, kto ewentualnie reklamował jakieś sprzęty z tej firmy, czy też miał jakieś problemy, jak ten serwis wygląda, bo ja mówię, z racji tego, że nie korzystałem nigdy z tego serwisu, też trudno mi to powiedzieć. No i tak w międzyczasie widzicie, jak ona sobie pracuje. Jeździ, robi robotę. Teraz nie wiem dokładnie, którą tam mamy godzinę, ale to już jest jej właśnie to trzecie koszenie. O 21 sobie pojedzie na rano się naładować. Powiem wam też, zauważyłem, że jak były takie temperatury ciut wyższe, 18-20 stopni, no to ona na akumulatorze naprawdę kosiła 4,5 godziny, nawet raz kosiła 5 godzin, tak więc bardzo, bardzo długo. To też w zależności, jaką macie wysoką trawę, ona sobie gdzieś tam ten silnik gdzieś pewnie tą energię różnie pobiera. Powiem wam, że teraz jak jest chłodniej, no to ten cykl, tak jak dzisiaj, nie wiem, mamy tam około 12 stopni, może 14, no to taki cykl to jest 3 godziny 20 minut, no i jedzie się po prostu ładować. Ładowania dokładnie nie mierzyłem, jak ona się tam długo, jak długo się ładuje, ale tak około 2 godzin trzeba gdzieś mniej więcej liczyć. To więc mówię, spokojnie ona u mnie sobie te 3 cykle takie od tej 8 do 21 robi i tak codziennie. Tak harmonogram na razie ustawiłem, tak więc tutaj to też jest fajne, że na każdy dzień sobie możesz ustawić jak chcesz. No zastanawiam się jedynie, jak na przykład tak, człowiek dajmy na to pojedzie na urlop i nie będzie cię dajmy na to tydzień w domu, no ale jeżeli ona się zgubi i nie dojedzie do bazy i się nie naładuje, no to po tygodniu możesz przyjechać i możesz być zdziwiony, bo możesz mieć tą trawę po prostu długą, tak? No i tu też taki widzę delikatny minus, no ale no gdzieś mówię, no to gubienie nie jest częste. Teraz pytanie, czy akurat trafi się taki dzień, że nie dojedzie do tej bazy i nie doładuje, czy po prostu będzie jeździła dajmy na to 3 dni bez problemu i w środku tygodnia taki dzień się trafi. No i ale mimo wszystko no mówię, to nie jest tak, że ona się codziennie gdzieś nie dojeżdża do tej bazy, ale no 4 razy na pewno mi się tak zdarzyło, że po prostu znosiłem ją z działki, bo się gdzieś tam zatrzymała i było to spowodowane brakiem po prostu prądu czy zgubieniem się po prostu, nie mam pojęcia. Dobra, to na dzisiaj na tyle. Dzięki.